Przystań w Kolbudach nareszcie otwarta. Wszyscy chętni mogą już korzystać z bogatej oferty pobliskiej wypożyczalni, boiska do piłki nożnej czy też kąpieliska. Postanowiliśmy już 6 czerwca tworzyć przystań, łącznie z wypożyczalnią sprzętu, tak żeby naszym mieszkańcom umilić ten czas. Oczywiście działamy w reżimie sanitarnym, to nie ulega żadnej wątpliwości. Sprzęt po każdym użyciu będzie dezynfekowany, podobnie jak kapoki. Tutaj dbamy o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i naszych pracowników. Sprzęt systematycznie będzie także zwożony tutaj w teren przystani. Jesteśmy na etapie odnawiania tego sprzętu, nowego malowania. Tutaj za nami widać nowe kolory w barwach gminy. Systematycznie będziemy odnawiali resztę rowerków, natomiast serdecznie wszystkich mieszkańców już od dzisiaj zapraszamy. Docelowo będzie 10 rowerków wodnych, kajaków będzie kilkanaście sztuk, do tego Omegi, Łabądź. Sieczamy także deski surfingowe, więc naprawdę sprzętu powinno wystarczyć dla każdego. Przystań do 20 czerwca będzie działała w weekendy, także w Boże Ciało i w piątek pomiędzy Bożym Ciałem a weekendem. Od 11 do 19 będzie działała wypożyczalnia sprzętu pływającego, więc serdecznie wszystkich zapraszamy. Przystań w Kolbudach oprócz standardowej oferty ma w planach dodatkowe przedsięwzięcia. Rozważamy kino letnie. Myślę, że uda się gdzieś postawić tutaj scenę, rozłożyć krzesełka, tak żeby późnym wieczorem spędzić miło wieczór. Dodatkowo na pewno jakieś gry i zabawy, żeby wykorzystać maksymalnie teren przystani. Pewnie jakiś konkurs piłkę plażową, piłkę nożną, piłkę siatkową. Planowane są także półkolonie dla dzieci, oczywiście przy wykorzystaniu sprzętu, który jest dostępny na przystani. Pierwsze osoby odwiedzające przystań przyznają, że z radością przyjdą tutaj ponownie. Przynajmniej 3 razy w tygodniu. Zawsze korzystam. Jestem mieszkańcem południowych dzielnic Gdańska. Mamy tutaj rzut kamieniem i wydaje mi się, że z całym szacunkiem i niczego nie ujmując gdańskim kąpieliskom, no to żyć tutaj i nie umierać. Dzięki otwarciu przystani w Kolbudach możemy dodać kolejny interesujący punkt do listy miejsc, gdzie aktywnie spędzimy wolny czas. Zachęcamy do tego zwłaszcza teraz, kiedy przez dłuższy czas siedzieliśmy zamknięci w domach. Polecamy również zobaczyć. Otwarto nową ulicę przedszkolną w Kolbudach oraz w gminie Kolbudy zakończyła się rozbudowa ulicy Konopnickiej w Ostróżkach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.